Na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Pyskowicach, niedaleko Gliwic, odbyły się drugie zawody strzeleckie poświęcone setnej rocznicy walk Legionów Józefa Piłsudskiego. W konkurencjach strzeleckich z długiej i krótkiej broni wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele klubów Gazety Polskiej ze Śląska. W zawodach drużynowych zwyciężyli przedstawiciele Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, indywidualnie triumfował Michał Jagodziński. Organizatorami turnieju był Gliwicki Klub Gazety Polskiej i pułkownik Roman Nowogrodzki, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach. W zawodach strzeleckich wzięli udział przedstawiciele klubów Gazety Polskiej z Opola, Tychów, Raciborza i Gliwic. Swoje drużyny wystawili również harcerze z Myślenic, przedstawiciele wojska, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej z Gliwic, a także redakcja Gazety Polskiej. Witając zgromadzonych, pułkownik Roman Nowogrodzki wyraził radość z tego, że organizacje społeczne coraz częściej organizują imprezy mające wspierać obronność kraju. My, jako żołnierze, staramy się łączyć elementy historii, propagować strzelectwo i propagować tematykę obronności. To również korzyść dla wojska, podkreślił pułkownik Roman Nowogrodzki. Drużynowe zawody strzeleckie wygrał zespół Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Drugie miejsce zajęli żołnierze, a trzecie Klub Gazety Polskiej z Gliwic. Firmy Optronic i Custom Copters z Gliwic zaprezentowały możliwości dronów. Między innymi z powietrza rejestrowany był cały przebieg imprezy.